Ej, dzień dobry, cześć, witajcie. Króciutki vlog. Króciutki odcinek dzisiaj. Przede wszystkim chciałem podziękować za ostatnią obecność na ostatnim live'ie. Patixowi, który skutecznie mocno moderował czat, wyrzucał spamerów i tych wszystkich, co im się tam gotowały wnętrzności. Także bardzo, bardzo dziękuję. Chciałem podziękować też tym wszystkim, którzy wysłali donaty, suby, łapki. Było mi bardzo miło i motywująco, naprawdę. Bardzo się cieszę, że byliście, bardzo się cieszę, że oglądaliście do końca. Super, naprawdę super. Było miło naprawdę gościć was na pokładzie, jak zawsze. To tyle w tej kwestii. Słuchajcie, w ogóle, jak zauważyliście, z kanału zniknął film z Toronto. Dlaczego zniknął? Ponieważ ktoś... film był opublikowany i nic się nie działo, można było go oglądać, ale ktoś stwierdził, że krocze go swędzi i trzeba złożyć donos. No i złożył taki donos do YouTube'a. Czepiono się do mnie o prawa autorskie, ale okej. Dano tylko tam notkę, że film zawiera muzykę, której po prostu nie mogę używać, która jest czyjąś własnością. I to się wszystko zgadza. Ta muzyka była czyjąś własnością i to było moje jakby przeoczenie. Nie ma sprawy, chciałem to usunąć, ale YouTube nie pozwolił na usunięcie tego kawałka i stwierdził, że na tym filmie zarabiać będzie autor tej danej tam ścieżki dźwiękowej, a chodziło to o 2 minuty z kawałkiem jakiegoś nagrania, które w sumie wdarło się tam przypadkiem, ale fakt, ono nie było, używanie tego przeze mnie nie było jakby do końca legalne, tak to mogę nazwać. No ale kogoś zaswędziało krocze, ktoś musiał zamiast się podrapać, to być złośliwym i tyle. To samo zrobiono z ostatnim live'em, tym, którego oglądaliście, ten lot do Modlina, co był, to samo zrobiono, z tym, że tam akurat zadziałał Content ID, ale oprócz Content ID ktoś jeszcze ręcznie zgłosił. Tak to wyglądało. No bo Content ID, jak wiecie, wyłapuje wszystko. To nie ma reguły, tak? Czasami 3 sekundy, 4 sekundy i Content ID to złapie. Od tego jest. Ja popieram działanie tego systemu jak najbardziej. Ktoś po prostu chciał być złośliwy i robił psikusy. Tak to wyglądało. No cóż, jak komuś się nudzi, to proszę bardzo, to niech się zajmuje takimi rzeczami. Ja się tym zupełnie nie będę przejmował, a po prostu film do Toronto usunąłem. No bo dlaczego zarabiać ma ktoś na moim filmie? Co prawda ja z niego nie mam jeszcze, nie miałbym jeszcze przychodów, ale dlaczego ma zarabiać ktoś inny na moim 9-godzinnym locie? Z tym się nie zgadzam akurat. Z tym się nie zgadzam. Zgadzam się z roszczeniami, ale nie zgadzam się z tym, żeby ktoś mógł zarabiać na tym filmie. Z tym się jak najbardziej nie zgadzam. Okej, tą kwestię zamykamy. Moi drodzy, dzisiaj już o godzinie 18 chciałbym zaprosić was na live'a. Dziś polecimy jeszcze raz Boeingiem 737-800. Właściwie wykonamy 2 loty. Polecimy z Warszawy Modlina do Londynu Stansted, czyli taką trasą, jak Ryanair wykonuje kilka razy dziennie z Modlina. I z Londynu Stansted polecimy sobie do Krakowa. Prosiliście o Kraków, więc będzie Kraków. A już przy kolejnym live'ie postaram się wykonać lot jakimś innym samolotem. Na dzień dzisiejszy taki jest pomysł na live'a. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No właśnie. Znowu padło pytanie o moderatorów, a ja odpowiadam nie i tyle. Ktoś, kto będzie moderatorem, dowie się o tym sam. Po prostu sam tą osobę poinformuję i nadam uprawnienia. Jeszcze jest jedna ciekawostka. Słuchajcie, jest na Facebooku nowa grupa,
Nowa grupa zrzeszająca wirtualnych pilotów i kontrolerów. Grupa nazywa się P3D FSX XP. Wirtualni piloci i kontrolerzy. Zapraszam serdecznie. Utworzyliśmy tą grupę, aby... Bo jak wiecie, jest kilka grup w tej chwili na Facebooku, ale tą grupę powołaliśmy po to, aby zrobić czysty support, bez łupania screenami ile wlezie, bez kłótni o dyrdymały dosłownie, bo jak wiecie, że ostatnio przez jednego screena zrobiła się jakaś gównoburza, zupełnie niepotrzebna, no niektórzy tak mają. Chodzi po prostu o to, żeby był fajny, czysty support i porządek w informacjach przede wszystkim. To jest najważniejsze, tak żebyście mogli wyszukiwać informacje. Zapraszam, wysyłajcie requesty, będziemy na nie odpowiadać. Czekam na Was na grupie, czekam na Was na Facebooku, na stronie Onboard oraz czekam na Was na Instagramie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, życzę Wam miłego popołudnia i zapraszam wszystkich na live'a już o 18:00. Trzymajcie się, cześć.